Emocjonujące widowisko stworzyli w minioną sobotę w Wieluniu szczypiorniści MKS-u i rezerw aktualnego wicemistrza Polski Orlenu Wisły Płock. W meczu sąsiadów w tabeli, podobnie jak w Orlen Arenie, padł remis 27-27. Choć w całym spotkaniu żadna z drużyn nie prowadziła różnicą minimum 3 bramek, bliżej zwycięstwa byli wielunianie, którzy w 58 minucie prowadzili 27-25. Niestety zdeterminowani nawciarze nie dali za wygraną i w końcówce doprowadzili do wyrównania. Świetne zawody w dniu 30. urodzin zagrał Paweł Dudkiewicz, zasłużenie wybrany najlepszym w zespole miejscowych zawodnikiem spotkania. Lider najskuteczniejszych strzelców grupy północnej dołożył do swojego dorobku kolejnych 10 trafień i do granicy 200 goli w sezonie brakuje mu tylko 12 bramek. Na 3 kolejki przed zakończeniem rozgrywek MKS zajmuje 8 miejsce, a do 5. Sokoła Kościerzyna traci tylko 2 oczka. Trenerze, kolejny mecz bez porażki, to już jeśli dobrze liczę, 4. bez porażki z rzędu, no ale chyba jest pewien niedosyt. Jest. Krótko mówiąc, jest niedosyt, bo liczyłem, że spokojnie będziemy w stanie zdobyć przewagę w tym meczu i spokojnie kontrolować ten mecz. No jednak były momenty, gdzie potrafiliśmy odjechać na 2-3 bramki. Jeden, nie potrafiliśmy trzymać koncentracji i łatwo oddawaliśmy piłkę. Wykonywaliśmy dużo też nieprecyzyjnych podań, rzutów, więc no niestety szkoda tego, że nie udało nam się wygrać ten mecz. No bo się od razu takie nasuwa pytanie. 3 tygodnie mieliśmy przerwy. Płock w tym okresie rozegrał 2 spotkania. Grał cały czas, był w tym takim trybie meczowym. My niestety nie. I czy to miało jakieś może przełożenie na to, co się działo? Mam nadzieję, że to był tylko jeden z takich małych elementów, który gdzieś tam miał na to wpływ. I mam nadzieję, że teraz już kolejny mecz będzie ta nasza gra lepiej wyglądała. Chyba to była jedna przewaga w tym momencie Płocka, o ile no może byli zmęczeni też, bo grają dość często. To i tak no my musimy wejść w ten tryb meczowy i mam nadzieję, że zaprezentujemy się lepiej w następnym spotkaniu. To jeżeli mowa o następnym spotkaniu, no to 3 spotkania do końca i za tydzień jest to spotkanie teoretycznie z najsilniejszym rywalem, z Olsztynem, który ma takie wewnętrzne finansowe problemy. Przyjeżdża do nas i jak trener myśli, jak oni podejdą do tego spotkania? Czy na luzie, czy będą tam, będzie im wszystko jedno, czy wygrają, czy przegrają? Myślę, że jeżeli ktoś tłucze się przez prawie całą Polskę, to nie po to, żeby tutaj się położyć przed nami, tylko będzie chciał pokazać swoją wartość, również ten zespół, więc tutaj trzeba się nastawić na twardą grę. Mam nadzieję, że wykorzystamy tym razem atut hali na naszą korzyść. No to po tym spotkaniu z Olsztynem, potem nasi bezpośredni rywale w walce o 1. piątkę, bo tak już gdzieś tam z tyłu głowy w szatni wszyscy o tym rozmawiają. Gramy na wyjeździe z Lesznem, potem u siebie z Wągrowcem. No to ile punktów nam wystarczy, żebyśmy mogli zająć to miejsce w 1. piątce? Teraz nam na dzień dzisiejszy brakuje 2 punktów do Wągrowca w 1. piątce. No cóż, tutaj jeszcze są te kolejki do rozegrania, więc to też zależy od tego, jak te zespoły będą się w tych meczach prezentowały. My musimy zrobić ze swojej strony wszystko, żeby zdobyć maksymalną ilość punktów i mam nadzieję, że mimo tego, że awans jest już pewny, to drużyna dołoży swoich starań do tego, żeby mimo wszystko ten bilans punktowy poprawić. No to ostatnie pytanie. Jest końcówka sezonu i rozmowy, wiem, że już się toczą na temat przyszłego sezonu. Na niektórych treningach pojawiają się nowi, testowani zawodnicy. Czy trener uważa, czy ten zespół nasz potrzebuje dużych wzmocnień, żeby prezentować się na tym samym poziomie, co w tym sezonie, czy potrzebuje wzmocnień dużych? Czy potrzebuje wzmocnienia? Na pewno będą roszady, bo z tego co już wiadomo, kilku zawodników odchodzi z klubu, więc no, naturalnym wydaje się być zastąpienie tych zawodników równie wartościowymi zawodnikami. Dlatego te spotkania, dlatego te że tak powiem, ta możliwość pokazania się zawodników, którzy by chcieli grać w Wieluniu.
I tutaj mam nadzieję, że uda się odbyć rozmowy z kilkoma osobami, które będą w stanie nas wesprzeć w następnym sezonie. Paweł, na początek wszystkiego najlepszego z okazji 30 urodzin. Dzięki śliczne. I od razu chciałbym zapytać, czy w takim szczególnym dniu dla Ciebie, tu się jakoś inaczej gra na boisku, jak uważasz, czy lepiej jak się ma taki jubileusz i wtedy jest większa mobilizacja i więcej bramek możesz żyć, czy jak to widzisz? Nie, no chyba nikt nie lubi się starzeć, nie? Z dnia na dzień niestety z roku na rok lat przybywa. Dzień jak każdy inny, no, w każdym meczu trzeba dawać siebie 100%, ja tak do tego podchodzę, w każdym meczu gram na to 100%, nieraz po prostu nie wychodzi. No dzisiaj na pewno się cieszę z tego wyniku, bo zasłużenie, obydwa zespoły zasłużyły na ten jeden punkt, na ten podział punktów. No, ważne, że dopisujemy te punkty w tabeli i pniemy się, umacniamy, może coś więcej, piąte miejsce, może zobaczymy. No właśnie, jak uważasz, bo 3 tygodnie mieliśmy przerwy, nie graliśmy przez ten czas, a post w tym czasie jednak odrabiał tam z zaległości. 9 kwietnia rozegramy z Pomyzanią, teraz w środę ze Spójnią grał, no jednak byli w tym takim trybie meczowym, a my mieliśmy przerwę dosyć długą. Czy myślisz, że to miał jakiś wpływ dzisiaj na dzisiejsze poczynanie na boisku? Nie wydaje mi się, no, żeby to jakiś wpływ miał. Chłopaki z Polska w tych meczach, tak jak mówiłeś, wyjazdowych i z Gdynią i z Malborkiem prezentowała się z bardzo dobrej strony, przegrywali minimalnie, więc dzisiaj również zagrali dobry mecz. Myślę, że taka przerwa nie powinna mieć wpływu na nasz zespół, tym bardziej, że przez cały sezon gramy raczej równo i ten remis to nie był przypadek, po prostu zasłużenie te punkty podzielone. To co zdecydowało o tym, że dzisiaj nastąpił podział punktów, no bo do przerwy my jedną bramką prowadziliśmy, po przerwie te role się odwróciły, my musieliśmy gonić wynik, w pewnym momencie 2 bramkami prowadziliśmy i zanosiłem się na to, że gdzieś tam ten horror wygramy, no niestety remis i co myślisz, co zdecydowało, jakaś nasza postawa w tej drugiej połowie, taki przestój czy? Jak pamiętasz, taki identyczny mecz był w Polsku, też tam przegrywaliśmy, później wyszliśmy w końcówce na 2 bramki i znowu Polsk zdobył na remis w końcówce, to mógł zdobyć na prowadzenie w końcówce. No. Walczyli do końca, my też walczyliśmy. Myślę, że tu małe jakieś rzeczy, może interwencja jedna bramkarza, może jeden odpalony rzut gdzieś w końcówce. Ciężko powiedzieć, no, z przebiegu meczu naprawdę to był mecz typowo na remis. No to wspomniałeś coś o tym 5. miejscu, że gdzieś tam chodzi z tyłu głowy, że możemy powalczyć tą 1. piątkę. No to do końca 3 mecze. Z Olsztynem, z Lesznem i z Wągrowcem. No ile myślisz punktów nam pozwoli na to, żeby gdzieś tam to 5. miejsce zajęło? No bo i z Lesznem i z Wągrowcem będziemy tak jakby bezpośrednio walczyć o tę 5. Do Wągrowca tracimy na ten moment 2 punkty, ponieważ Wągrowiec przegrał w Olsztynie, tak? I teraz ma 26, my mamy 24, o ile dobrze tabelę pamiętam. No, Leszno też ma 24, dzisiaj bagaty spójnią, więc pewnie też punkty może... Ciężko powiedzieć, jest ta liga tak wyrównana, że ciężko powiedzieć, które miejsce zajmiemy. Mam nadzieję, że przede wszystkim zagramy 3 dobre mecze, jak się udaje wygrać, będzie bardzo fajnie, na pewno jest to historyczny zespół, historyczny sezon dla klubu i na pewno będziemy walczyć o to 5. miejsce i mam nadzieję, że się uda. No to jeszcze ten najtrudniejszy chyba mecz teoretycznie z tych 3, które nam zostały. Za tydzień z Olsztynem, drużyna strzałówki, która ma swoje tam wewnętrzne problemy finansowe. Jak myślisz, jakim oni tutaj podejściem przyjadą do nas? Czy myślisz, że to będzie prosty mecz dla nas, czy oni nie mają nic do stracenia, jeśli przyjadą? Jeśli Olsztyn do nas przyjedzie, to na pewno w tym meczu się nie położy. Jeśli przyjedzie, to przyjedzie walczyć. Takie są te zespoły z Warmii i Mazur, one walczą w każdym meczu. Ja uważam, że trudniejszym meczem dla nas będzie wyjazd do Leszna, ale to te mecze zweryfikują. Mam nadzieję, że u siebie nie potracimy punktów i udowodnimy, że jeśli tracimy punkty w Wieluniu, to tylko 8 punktów. No to jeszcze takie pytanie na koniec, już nie będę się pytał, czy zdobędziesz koronę Króla Strzelców, bo to jest już raczej przesądzone. Nie jest. Ale no jako lider klasyfikacji strzelców na pewno ktoś robi takie podchody do ciebie z innych drużyn pierwszoligowych, czy miałeś jakieś sygnały, czy może nie skupiasz się na tym, walczysz do końca tej sezonu i być może jeszcze zobaczymy się w przyszłym sezonie w Wielu. Raczej staram się na ten moment nie patrzeć to, co będzie do przodu, chcę rozegrać te 3 mecze, są rozmowy prowadzone w Wieluniu.
Tak jak rozmawialiśmy, tak ustalaliśmy, ja powiedziałem, że pierwszym klubem, do którego pójdę na rozmowę, jest Wieluń, który dał mi 2 lata temu szansę. I to będzie pierwszy klub, z którym tak naprawdę będę rozmawiał. Jeśli tu się nie uda dogadać, wtedy będę myślał o innym klubie. Kolejny mecz w hali Wosir podopieczni Tomasza Derbisa zagrają już w sobotę 29 kwietnia, gdy podejmować będą OKPR Travelland w Armii Olsztyn. MKS wraca do stałej godziny rozgrywania spotkań w roli gospodarza, dlatego spotkanie rozpocznie się o 18:00.